Witam się ponownie, czy tak wyrażę. Gdyż, bo ponieważ skończyłem się miejsce na dysku, nim się zorientowałem, zło mi, że dalej nagrywa. Nic bardziej mylnego. Niestety nie. Więc teraz jestem na Tytanie. Czy no, na Tytanie dosłownie i przenośnie, bo podklasa Tytan. Czy klasa Tytan, klasa elektryczna, bo więcej obrażeń chyba idzie plus. Były wzmocnienia, były udary na elektrycznego albo próżniowego, więc stwierdziłem, że pójdę elektrycznym, bo tak nawet w artefakcie są rzeczy. Skupisko koralowca. Rozpoczęto wydobycie. Wykurz tego, kto to robi, a ja odciągnę od ciebie posiłki wroga. Poczekam sobie na moich towarzyszy, bo podwodu nie są najszybsi, ale zobaczmy w ogóle, jakie oni mają mocy 17-9. Generalnie wszyscy jesteśmy underlevel na tą misję, bo to jest 18-10, jeśli mi pamięć nie myli. Okej, okay, ale to sobie weźmy hop i hop. Bodajże 18-10 na tą misję. Tu kapitan chyba już przechodzi będzie. Zaraz, tak, a drugi pan. Spada w dół. Dobra, zaraz tu będzie. Tutaj ten łowca ma chyba takie widzianka tak po trochu. Może są na się, że nie oceniam, choroba jasna. Tylko nie ten gość do nas już przyjdzie. Bo we dwóch to my tego psia jucha nie zrobimy. O, jest chyba. Jest. Jest. Przez to, że pod wodą, dopóki masz czym oddychać, to nie dostajesz obrażeń za bardzo. Dobra, jakie mam to jeszcze zadania? Co mam to robić? Broń ciężka, liniowy, broń próżniowa, karabin. Dobra. Naprawdę? To chyba już wyszedł na sam, serio? Dobrze, niedobrze, niedobrze. Dawaj, 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 dziękuję. Jeszcze trochę elektryczny, potem mogę się bawić. Co mi tu? Odciąga posiłki. Ja.
Dobra. Mimo, że jestem tytanem, to się trochę od niego odsunę. Kontratak wroga skupia się na tym sektorze. Okay. Kontynuujcie działania na większej głębokości, aby uniknąć wykrycia. Sobie z przyjemnością, ale ok, dobra. Broń kinetyczna, wzmocnij osłony. Niech będzie osłony, stoi bardziej przeżywalny. Obrażeń takich nie mam problem. Jest mistrzynią taktyki, ale nie mogę zrozumieć jej działań na Tytanie. Pościg za Achsą to po części strategia, a po części osobista zemsta. Rój uważa Achsę za tchórza. Heretyczkę. Usiłowała powstrzymać ich przed znalezieniem innych czerwi. Wygnanie to za mało. Ona musi umrzeć. No, tu jest klamka. Czy klamka bardziej wajcha, żeby to otworzyć. O, Arkan. Kurczę, jak mam jeszcze jedno odczucie, jak tak gram sobie, zwłaszcza tym tytanem teraz. Oglądaliście kiedyś Pacific Rim? I tam... Jak te wszystkie walki, czy część walk jest pod wodą. I oni tak sobie skaczą w dół. Jakoś tak mi się to skojarzyło jedno z drugim. To nie było wskaźnika, że zaraz im ciśnie, że zaraz ich ciśnienie zmiażdży. No ale... Co kto robi, czy nie? Coś jest. Plus już to robiłem. Więc mniej więcej pamiętam. Myślę, że to ma wysoką miarę powtarzalne. Jeden jest tutaj już, dobra. 4000 metrów. Oberwę. Tak czułem. Żeby nie było za łatwo, co nie? Okej. Okay. Dotarliście do miejsca odwiertu. Wydobądźcie co tylko się da, byle szybko. Czy mogę do nich tu wrócić? Mogę. Wow. Ja nie sądziłem, że to mogę takie rzeczy zrobić. Za tak wysoko poleca. Teraz coś mniej. Jej. Dobra, lecimy dalej. Ma właśnie rezonator myślę kształtu. Swoje są silniejsi. Hop. Dobra. Tak to jest, jak jestem prawie 15 poniżej. Dobra, jest nie najłatwiej, zwłaszcza, że nie mam żywioł na tą małpę.
Heavy ammo. Dobra, okej, lecimy w tą stronę. Coś tu chciało do nas wysłać. No, tak jak mówiłem, jest ciężko dosyć. Jedynie dlatego, że nie mam za dużo ani amunicji, ani generalnie nic na nich. Noż psia i ucha. Więcej własna matka nie miała? Chyba trzeba go ubić generalnie. Hop! Dobra. Zaraz się wkurzę, naprawdę. Umarliśmy wszyscy, tak? Jej. Wszystkie miejsca wydobycia w tym sektorze zabezpieczone. Chodźmy dalej. Drużyno, możecie schodzić. Wszystkie próbki myślokształtu zostały zabezpieczone. Gotowy by się stąd wyrwać? No, nie, to wymyczasz sobie. Guys. Bardzo zbierają, ale nie wiem, czy są to jakieś znajdźki. Nie wydaje mi się, że coś to było. Dobra, ja przechodzę. Nie siedzę, co ma siedzieć z nimi.
Liczę, że jednak się tu znajdą. Zrobiłem jakieś rysunka? Zrobiłem broń ciężka, liniowy. Dobra, jak to idzie. Jeden już jest. Zeskanował to, czy jest. Więc nie bardzo się da zeskanować. Jest, dobra. Może mi się przydać ta szuperka. Wiecie, ten gość jest całkiem wytrzymały. Byłby z niego niezły pradawny. Kelgorod. I wkurza to on jest znowu kurde bossem. Do sojuszników, sojusznicy to muszą do mnie kurczę dołączyć, a nie ja do nich. Który podszedł za blisko? Kapitan.
to niech padnie. Chyba przez pewien czas nie mówiłem, ale skupiłem się na tym, żeby nie zdechnąć tutaj razem z nimi. Aż ty kur... Najgorsze jest to, że oni muszą mnie ożywić w takim układzie. Okej, okay, jest tylko ten jeden żywy. Super. Nie, nie stój w tym, nie stój w tym, nie stój w tym. Zdychaj, Helgorocie, zdychaj. W końcu. Ta czarnoksiężnica, którą pokonaliście, Zivu Arad wykrzyczała jej imię. Kudaza. Pamiętam ją ze starego raportu. Ser, wciąż masz głowę nie od parady. Kudaza była kapitanką Sabaton, zanim Tytan zgasł. A teraz służy Zivu Arad? Pochwyceni, wzgardzeni, zrodzeni z gniewu. Ona wciąga do swoich armii wszystkich podbitych przeciwników, czyż nie? Nie wszystkich. Tylko najsilniejszych, albo tych, których zamierza użyć jako broni. Nie tylko do walki, ale także do zadawania bólu. Psychicznego. Plugawi wszystko, czego Sabaton dotknęła na Tytanie. Gdy chodzi o jej siostrę, kieruje się raczej emocjami niż strategią. Dobrze wiedzieć. Odebrane podboje. Dobra, chyba zebrałem wszystko. Okej, który z nich lepiej wyglądał? Ten, bo mam jakąś słabość do łowców. Do czarników, sorry, nie do łowców. Realnie mieliśmy po jednym z każdej klasy. Dobra, wracamy na orbitkę. Bo ja dziękuję za kolejną aktywność. To było dość trudne. Dobra, co w ogóle teraz, bo nawet nie słuchałem ich za bardzo. Bądź świadkiem rozmowy w okopie. Dobra, będziemy świadkiem rozmowy w okopie. A, chyba wiem co jest w tej rozmowie. Ale będziemy świadkiem rozmowy w okopie. W międzyczasie sobie zobaczę ten karabin pulsacyjny. Zasięg szybko do wycia inna. Całkiem niegłupie. Wydaje mi się, że całkiem niegłupie. Czy to jest też szybkością do bycia? Nie mam żadnego tego. No może być niegłupia broń. Ogólnikowo. Dobra, tutaj coś mam. Dobra, później. Okej. Okay. Tutaj. Mieczek. O! Zatem trafienie zapewnia premię do obrażeń. Tak wręcz. Ciekawe. Ciekawe. Ale okej. Chcę generalnie wzorze z tego mieczyka. I pewnie go gdzieś sobie w końcu zaraz wezmę. Ale najpierw to.
Hej, Walusie. Germain, nadzieja Dredgenów. Nie, tylko włóczęga. Już od długiego czasu. Rozmawiałem z zastępczynią naczelnika. Czeka na ciebie. Jak się trzyma? Sloane jest żołnierką. To daje jej cel. Nadzieję. Ale dużo przeszła. Przeżyła swój osobisty, mroczny wiek. Nie pofarciło się jej. Może z tym poczekam. Chcesz się napić? Pogadać o starych, złych czasach? Co to za zajzajer? Olej silnikowy? Zaraz się przekonamy. Jesteśmy najstarsi z naszego rodzaju. Wpadamy na siebie od stuleci. Czemu teraz? Czemu nie? Może innym razem. Myślę, że Kajatl trochę zmiękczyła starego wilka. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, że trochę mu się zmiękło. Ej. To raczej nie to się miało stać. No. Wlazłem przez portal, ale nie w ten sposób, co chciałem. Dobra. Mów do nas. Zastępczyni naczelnika. Jak za każdym razem co tydzień gdybam, co to może być, tak teraz mam dziwne wrażenie, że to jest po prostu to, co chciał zrobić świadek. Zjednoczyć się z wędrowcem, dlatego to są dwie siły, które są sobie wrogie. Światło, ciemność. Kula, trójkąty. Raczej bardziej takie ostrosupy, chyba to się bardziej nazywa. Moja matka by mnie skrzywdziła za takie zadanie teraz. I to, co zrobił, planuję zrobić, to jest siadek, to jest chyba po prostu jakby wrócić do początku. Tak mi się wydaje. Ale głowy nie dam, ja się nie znam na tym aż tak. Są mądrzejsi ode mnie. To jest tylko moja teoria. Plan działa. Coraz łatwiej mi rozpoznać myśli Achsy. Jakby wyostrzał się obraz. Z innymi rzeczami trochę trudniej mi dojść do ładu. Gdy usłyszałam o bestiach wojny Saladyna, nie wiedziałam, co myśleć. Straciliśmy tylu ludzi w Czerwonej Wojnie. Imperium tyle nam zabrało, a teraz Saladyn dowodzi Imperialnym Legionem? Przez nich musieliśmy się wycofać i przegrupować na Tytanie. Musiałam wysłać do Arkologii drużyny, które nie wróciły. Zginęli pod moimi rozkazami. Zapłacili za przyczółek krwią. Gdy przybyły piramidy, za diabła nie oddam tego bez walki. To nic w porównaniu z tym, co poświęcili inni. Oddam im cześć, kończąc tę misję. Tak jak Saladyn oddaje cześć żelaznym lordom, bez względu na to, kogo prowadzi do boju. Nie zbaczaj z drogi, strażniku. Gdy Achsa i ja będziemy gotowe, wrócimy w głębiny. Jasna sprawa, siostra. Po otwarciu skrzyni głębi. Okej, okay. Pod koniec głębokiej zanurzenia można znaleźć maksymalnie dwie skrzynie głębi. No wiem, otworzę obie. Dobra.
Pierśnik by się przydało poprawić. Tylko na pierśnik mam taki słaby, ale nie... Gro. Gro. Dajcie mi klatę, dziękuję. Okej. Okay. Dobra, was... A, jeszcze to. Pardon. Saladin Forge. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Wspominałem dawne złe czas, jak je określiłeś. I ten bar, który prowadziłeś u stóp szczytu Felwintera. Wtedy zwałeś się chyba Wu Ming. Zarabiałeś, sprzedając trunki żelaznym lordom. A potem opłacałeś ich, by wykonywali zlecenia na boku. Pamiętasz to? Tak, pamiętam. Pominąłeś tę część, w której zagroziłeś spaleniem baru. Może powinienem był to zrobić. Nigdy nie zapytałem, po co prowadziłeś ten mały interes. Na co liczyłeś? Przy napiwkach, które twoja wataha wilków dawała swojemu barmanowi? Na niewiele. Zresztą nigdy nie było zbyt tłoczno. Ale miałem stałych bywalców. A oni mieli swoje problemy. Niektóre z nich nie były tak łatwe do zauważenia ze szczytu góry. Może chciałem zwrócić na nie twoją uwagę. Aha. Czyli miałeś lepszą perspektywę? Nie lepszą. Po prostu inną. Chyba dostrzegam w tym pewną wartość. Wszystko ma swoją wartość, stary wilku. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie jej szukać. No. To było na tyle w tym tygodniu. Trzeba mi się go skończyć, bo nie było kiedy. Dobra. To ja to sobie zmontuję, ja wam to wrzucę. Mały przerzut, bo mamy... Nie to. O. Bo na początku był Warlock, tutaj nagle Tytan. To nie zmienia faktu, że podobał się ten mój tytan. Nawet lubię nim grać, muszę przyznać. Serio. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.